Szanowni drodzy młodzi przyjaciele, proszę pamiętać... Tak. Pan został wywieziony w roku... 22 czerwca 1952 roku. I skąd? Województwo obecnie Grodnieckiego Ogólnego. To znaczy wtedy było województwo... Już nie. To znaczy w 52 roku to była Grodniecka Oblast, dawne przedwojenne województwo nowogródzkie z Lidy. Lida to jest też stare polskie miasto, gdzie nas załadowano do wagonów bydlęcych, no i wieziono przez 20 dni. Pociągiem pokonaliśmy 6 tysięcy kilometrów. Pociąg liczył, dziś trudno mi powiedzieć, ale około 30 wagonów, po 50 osób w wagonie. Jak wyglądał wagon towarowy, w którym umieszczono, to się nazywało, że on został dostosowany do przewozu ludzi. To znaczy, żeby więcej się zmieściło, żeby w jakiś sposób dowieźć żywych, to tam były takie półki. No i na górnej półce ja zająłem miejsce jako 14-letni chłopiec, a starsze osoby na dole w celu załatwiania potrzeb fizjologicznych odbył otwór w podłodze, dziura taka, no i tam można było załatwiać się, ale przecież 50 osób tam było. Trzeba było zorganizować życie w tym, bo myśmy nie wiedzieli, jak długo będzie trwała podróż. Na szczęście wśród tych pasażerów tego wagonu był harcmistrz Michał Łukaszun. To znaczy, on był wtedy dorosłym mężczyzną i mówi tak, trzeba zorganizować. No jak, wszyscy się wstydzą, kobiety, mężczyźni, starcy, dzieci, więc mama miała jakiś tam dywanik, ktoś tam jeszcze, sznurki, no i zrobiliśmy z tego kabinę i tam można było tego załatwiać, potrzeby fizjologiczne. Natomiast wagon był z zewnątrz zamknięty na kłódkę, zasuwa taka była, no a z tyłu tego pociągu na końcu był ciężki karabin maszynowy na nóżkach taki z dyskiem, no i pierwszy wagon tuż za lokomotywą był wypełniony tymi żołnierzami, soldaty. Dowódcą tej eskorty był major. Wszyscy mówili, że to Żyd, trudno powiedzieć, może i Żyd. W każdym razie udawał arystokratę, on chodził bardzo elegancki. I w pewnym momencie, powiedzmy, mama zemdlała, więc zaczęliśmy tłuc w te ściany, bo to drewniany, bo wagon był, ratunku, że tego, no to, że lekarza trzeba, więc otworzyli wagon, ten major ubrał kitel biały, kazał przynieść wiadro wody, polali mamę. Mama oprzytomniała, wstała, mówi, od ja i wracz, czyli ja jestem lekarz. W tym pociągu raz na dobę czasami dawano dwa wiadra wody i dwa wiadra zupy, której prawdopodobnie nikt ze współczesnych nie tknąłby. Tam pływały jakieś ziarenka ryżu, jakieś warzywka i nic poza tym. Ale to ratowało życie, bo czerwiec to już było dość ciepło, a stłoczeni ludzie trzeba było pić. No i właśnie ten Łukaszon wspomniany mówi tak, musimy dzielić to, racjonować, bo jak nam nie dadzą kiedyś, to umieramy z pragnienia, z głodu. No i każdy, kto miał jakieś tam coś do zjedzenia, to podzieliliśmy porówno wszystkim i racjonowaliśmy, żeby oszczędnie. Mowy nie było, żeby to się umyć, czy tego. To trzeba było tylko do picia tą wodę
czy tą zupę do jedzenia, żeby jak najdłużej przetrwać. I ta podróż trwała 28 dni w Taszkencie. Taszkent to jest obecnie stolicą Uzbekistanu. Przyjechaliśmy, pamiętam, w samo południe i przez okienko, bydlęcy wagon to ma takie okienko u góry i tam też były kraty, ale przez to okienko widziałem, jak bardzo sprażyło te słońce. Zresztą strasznie duszno było. Ten pociąg stał dość długo, do godzin wieczornych. W każdym razie nie wiem, w jakim stanie była reszta, ale myśmy wołali o ratunek, bo każdy się dusił. Bardzo wiele osób zemdlało, więc ten właśnie Łukasz on mówi, nie wołajcie o ratunek, bo ten pociąg stał na bocznicy i soldaty okrążyli ten pociąg. To znaczy obstawiony był, że nawet kolejarze nie mogli dochodzić do tego pociągu. Mówi, zdani jesteśmy na własne tego, puśćcie się gdzie kto może i nie wołajcie o ratunek, bo nikt tu nas nie słyszy. Ale prawdopodobnie kolejarze właśnie w Taszkencie wiedzieli, że to jest pociąg pełen ludzi. I ten pociąg nie daje znaku życia. Zdawali sobie sprawę, że koniec czerwca, początek lipca, słońce w Azji Środkowej praży niesamowicie. Tam jest 50 stopni w cieniu temperatura dochodzi. A ten, wiadomo, dach pociągu czarny, także tam była temperatura nie wiadomo jak duża. Myśmy posłusznie pokładliśmy się i tego. I ja nie wiem, czy to było już omdlenie, czy sen. W każdym razie to mnie obudziło, jak uderzenia kamieniami, ktoś tam uderzał, rzucał kamieniami w ten pociąg. Więc wyglądałem przez okno, patrzę, soldaty, które, to znaczy już było ciemno, ale w lampach, w świetle lamp kolejowych widziałem, jak te soldaty uciekają ze swojego posterunku, nie strzelają do tłumu, tylko schronili się w swoich wagonach. Więc ktoś tam krzyknął, żeby opuścić jakiś sznurek, bo to okienko było dość wysoko, ponad chyba 2 metry, żeby puścić sznurek i ktoś tam powiedział, cieni. Ja pociągłem, patrzę w okienku, ukazała się butelka, litrowa butelka, szklana butelka, bo wtedy plastikowych nie było, wypełniona płynem, jeszcze nie patrzyłem, co tam jest, tylko od razu przystawiłem i piłem. Jeden z moich towarzyszy wyrwał mnie tą butelkę, bo też umierał z pragnienia. Więc ja poczułem, że mam pełne usta piasku, bo czerpali tą wodę kolejarzem czy mieszkańcy Taszkentu, których nie znali. Nie znałem, nie wiedziałem, kto to jest. Oni nie wiedzieli, kim my jesteśmy, jakiej narodowości, ale jednak wiedząc, że tam są ludzie, narażali swoje życie po to, żeby nas ratować, bo zdawali sobie sprawę, że osoby, które przez cały dzień stoją, ten pociąg jak stoi, nie dochodzi świeże powietrze, nie ma tego cyrkulacji, wiatru tego nie ma, to ludzie się duszą. I muszę przyznać, że ta butelka tak kursowała wiele razy, bo błyskawicznie wypijaliśmy, oni gdzieś tam z takiego aryka. Aryk to jest taki strumyk nawadniający. Azja Środkowa ma to do siebie, że tam nie pada, nie ma opadów, nie padają deszcze, przynajmniej przez całe lato, tam w zimie tylko. I ci mieszkańcy Azji Środkowej o tym wiedzieli, więc najbliższy strumyk był to gdzieś tam ten i oni z tego kanału nabierali wody, czerpali. Ja przerwię, bo ja jestem taki dociekliwy. A dlaczego pana wywieźli? To jest dobre pytanie. Muszę przyznać, że to na to pytanie odpowiedź jest bardzo prosta. Wszyscy Polacy mieli być wywiezieni. Tylko na jednym z naszych spotkań we Wrocławiu
nasz prezes, pierwszy prezes Związku Sybiraków powiedział, że gdyby mieli na tyle pociągów Rosjanie, to by wywieźli całą Polskę. Tylko to logistyka im na to nie pozwala i to się potwierdza, bo ten pociąg, powiedzmy, zawiózł, pierwszy pociąg był w kwietniu, a później wrócił i myśmy pod koniec czerwca. On tam i z powrotem kursował gdzieś tam do tego, kogo wywożono. Kogoś, kto nie stwarzał, powiedzmy, nieblaganadziornej, czyli nie był, nie był przydatny do tej rosyjskiej, bolszewickiej propagandy. Był osobą wierzącą. Oni to widzieli, Rosjanie, i każdego, kto tylko... Najpierw wywożono, powiedzmy, księży, później wojskowych, to wiadomo, w Katyniu wytłukli, wymordowali, natomiast rodziny można u nas podejrzewać, bo w rodzinie ojciec, mama należy do AK, ojca szukali, ale w 1946 roku ojciec był przerzucony przez granicę, tu już do Olsztyna, no i o czym nie wiedzieli NKWDziści, ojciec miał zmienione nazwisko. Zresztą ja byłem ze szkoły podstawowej na Białorusi wyrzucony ze szkoły tylko za to, że w czasie dyktowki trafiła się polska literka i ruskiej cyrylica, a tu polska, to był dowód, że uczę się polskiego. I z piątej klasy szkoły podstawowej byłem wyrzucony dlatego, że się uczyłem polskiego. No jak wiedzieli, że mama uczy w domu polskiego, więc nie liczą na to, nie mogli liczyć na to, że będzie obywatel radziecki. Jeszcze spytam, do wagonu wsadzili całą rodzinę, tak? Całą rodzinę, tak. Za wyjątkiem, ojciec już w tym czasie był w Olsztynie, pod zmienionym nazwiskiem. Ale ojca nie. Ojca nie było, no bo no, Olsztyn to już było Polska tutaj. Chociaż ta Polska nie była taka bardzo wolna, jak ja to wspominałem, że w 1947 roku z Dzierżoniowa wywożono. Byli żywi nasi... Dobrze, bo już żona się nie cierpili. Siostra, ile lat pan tam był i co pan tam robił? 4,5 roku. Czym się zajmowałem? To znaczy, jak... Nie wiem, czy pan zna nasz hymn, ale nasz hymn mówi plątaniną dróg. Ja tu w Pieszycach dowiedziałem się, że do stacji miałem tylko 15 kilometrów, ale te 15 kilometrów ciężarówki nas wiozły przez pół dnia, czyli licząc 50 na godzinę, to tak ja liczyłem na miejscu, że było bardzo, bardzo duża odległość do stacji kolejowych. Natomiast tu w Pieszycach ustaliłem z dyskusji z moim starszym kolegą, z moim szwagrem później, że to było tylko 15 kilometrów. Oni, a ten nasz mówi plątani, oni nas wozili w kółko gdzieś tam po tych tego, po to, żeby nie przyszło nam do głowy, że uciekać, że, bo to daleko od tego. A czym się zajmowałem? Więc zaraz na drugi dzień rano ja byłem spuchnięty cały, bo komary nas tam pogryzły. Tej z gliny domku takim zrobionym, bez okien i bez drzwi, poprzednio stado osłów chroniło się od słońca, a nam przydzielono ten domek. Po miesięcznej podróży myśmy byli bardzo osłabieni, także myśmy się pokładli gdzie kto mógł, ale rano jak zjawił się konno taki brygadzista, który gonił wszystkich do pracy, no to brat mówi, ty jesteś spuchnięty, ale ja popatrzyłem na niego, on też, ale trzeba pójść do pracy. Uprawialiśmy bawełnę w warunkach bardzo ekstremalnie ciężkich, bo 50 stopni w cieniu to jest dla Europejczyka trudne warunki. I za to dostawaliśmy po garści ryżu, nie ryżu, tylko kukurydzy. Kukurydzy bardzo wysuszonej. I to trzeba było zjadać, żeby móc pracować. I tak od świtu do nocy, przez 4,5 roku.
I potem jak to się skończyło? Tak to się skończyło, że ja tu wspominałem, że nam nie wolno było pisać listów. Pisaliśmy listy, była skrzynka pocztowa, ale NKWD to wszystko wybierało, analizowało, śledziło, kto to jest na podstawie listów i te listy przepadały. Ale po śmierci Stalina w 1953 roku, tak, w marcu, sytuacja nasza radykalnie uległa zmianie. Wolno nam było pisać listy i mojej mamy brat mieszkał w Warszawie i on dostał taki list z Kazachstanu, że tam jesteśmy, ale przez 4,5 roku nikt z naszej rodziny nie wiedział, gdzie jesteśmy. Dostał taki list i wystąpił do władz Polski w Warszawie, że on gotów jest sprowadzić taką rodzinę, wyszczególnie mam taki dokument do dzisiaj tego listu i Warszawa Praga Południe wysłała takie zaproszenie do Kazachstanu, do nas, że zapraszają nas do Warszawy, że gwarantują nam mieszkanie i tak dalej. I na tej podstawie mama z tym listem, z tym wyzow to się nazywało, zaproszeniem, chodziła, bo do rejonu, czyli do powiatu, tam było 5 kilometrów. A w warunkach pustynnych iść 5 kilometrów to jest wielki wysiłek. Pustynia ma swoje straszne prawa. I przez parę miesięcy chodziła tam do tego powiatu, żeby władze NKWD, myśmy podlegali pod uzbrojonych NKWD-istów, gdzie oni wybierali dzień i godzinę, kiedy mamy się zameldować, żeby złożyć listy, podpisać listę obecności. Mało tego, przed zamieszkaniem tam nam powiedziano, że każdy, który skończył 14 rok życia, miał obowiązek podpisać taką listę, że przyjęliśmy do wiadomości, że terytorium kołchozu tego Bolszewik miało 400 hektarów i tam wyraźna granica była, że przekraczanie tej granicy jest śmiertelnym zagrożeniem. Mogli do nas, każdy to przekroczył. Tam nikt tej granicy nie pilnował, ale soldat, który chciał pojechać na urlop, mógł się gdzieś tam zaczaić, zastrzelić i jechał na 2 tygodnie na urlop. Także na szczęście nie było takiego, który bardzo chciał pojechać na urlop, bo nas pilnowano, myśmy podlegali przez NKWD Kazachowie, którzy byli na miejscu właściwie, oni tam mieszkali. I ta granica, powiedzmy, no myśmy bardzo często przekraczali, bo tam nie było 400 hektarów kołchoz liczył, to ogromna przestrzeń, ale tym niemniej każdy ryzykował dużo, bo w każdej chwili można było zastrzelić. I muszę przyznać, że w czasie moim 4,5 roku pobytu trzech próbowało ucieczki i przeżył tą ucieczkę tylko jeden. Taki Michał Kurowski, który uciekł, on tam dużo ćwiczył, dużo uczył się, poznał geografię dokładnie, bo muszę przyznać, że w szkole podstawowej tam uczył mnie taki geograf światowej sławy, ale że był Rosjaninem, ale był arystokratą rosyjskim i jego tam dano jako zesłano, jako zesłaniec był Rosjanin też, ale uczył w szkole podstawowej geografii i myśmy bardzo dokładnie mieliśmy ze źródła najlepszego, chłonęliśmy tę geografię, bo każdy, kto tam się znalazł, to marzył już na drugi dzień o ucieczce. Nazywam się Jan Kozakowski. Jestem współzałożycielem naszego koła Związku Sybiraków w Dzierżoniowie.